Pixar w pudełku. W poprzednim odcinku widzieliśmy, że program Ray Tracer określa, jaki kolor trzeba nadać każdemu z pikseli. Robi to, rzucając matematyczny promień, który zaczyna się przy kamerze i przez piksel biegnie do sceny. Ray Tracer oblicza najbliższy punkt przecięcia promienia z elementem sceny i zwraca kolor tego elementu. W tym odcinku zobaczycie, jak określamy, ile światła biegnie promieniem z powrotem do kamery. Musimy to wiedzieć, żeby określić kolor piksela. Kwestia jest głęboka i złożona. Matematycznie opisuje ją równanie renderowania. Wiem, wygląda groźnie. Przez nie wciąż mam koszmarne sny, ale jest łatwiej, gdy podzielimy je na części. Ilość światła biegnąca z punktu na powierzchni z powrotem do kamery zależy od trzech czynników. Po pierwsze, ile światła pada na ten punkt. Po drugie, jak powierzchnia obiektu w tym punkcie odbija światło. Po trzecie, gdzie jest kamera? Przeanalizujmy te czynniki, używając rekwizytów. W mojej scenie jest piłka tenisowa i źródło światła. Pierwszy czynnik to ilość światła padająca na punkt na piłce. Wiadomo, im dalej znajduje się źródło światła, tym mniejsze jest natężenie światła padającego na piłkę. Musimy znać odległość od źródła oraz wiedzieć, jak jasne jest światło. Co mniej oczywiste, musimy uwzględnić orientację powierzchni, gdy określamy, ile światła pada na punkt. Przy kątach poślizgu światła, czyli energii, jest mniej, więc te punkty są ciemniejsze. Punkt jest jaśniejszy, cieplejszy, jeśli światło pada na powierzchnię pod kątem prostym. Odczuwacie to w słonecznym dniu. Dlatego w południe jest gorąco, a rano i wieczorem chłodniej. Gdy źródeł światła jest więcej, powtarzamy proces dla każdego. Drugi czynnik – jak powierzchnia odbija światło. Kolor obiektu w dużym stopniu zależy od reakcji na światło, ale nie tylko. Niektóre obiekty są matowe lub włochate, jak piłka tenisowa. Inne – lśniące, z jasnymi odbłyskami, jak kula bilardowa. Te obiekty otrzymują tyle samo światła, ale tak samo nie wyglądają. Inne powierzchnie są między matem a połyskiem, np. ludzka skóra, drewno, a nawet włosy. Powierzchnie matowe nazywamy też rozproszonymi, a błyszczące – kierunkowymi. Wreszcie ostatni czynnik – gdzie jest kamera? Obserwujcie środek trójki na bili. Zauważcie, gdy poruszamy się wokół, jasność tego punktu zmienia się, chociaż cała reszta nie. Zmienia się tylko pozycja kamery. Spójrzmy na wersję wirtualną tej fizycznej sytuacji. Korzystamy z trzech suwaków. Suwakiem intensywność światła zmieniamy jasność reflektora. Rozpraszanie zmienia matowość, chropowatość powierzchni. Suwak kierunkowość steruje połyskliwością. Można też przemieszczać reflektor, tutaj białe kółko. Dla każdego obiektu w filmie Pixara istnieje tak zwany shader packet. To zbiór poszczególnych informacji o danej powierzchni. Zawiera zdjęcia obiektów w rzeczywistości i rysunki pokazujące, jak chropowata jest powierzchnia lub jak wyglądają czyjeś włosy. W ćwiczeniu, jako artyści, użyjecie narzędzi opartych na omówionych pojęciach. Wasze zadanie to uzyskać efekt jak we wzorze. Dobrej zabawy!